Zobaczcie, ile wpuściłem ludzi na świat, widzów tutaj. Wszyscy, którzy subskrybują i łapkują, zostali wpuszczeni elegancko. I tutaj jest mój ziomek nowy. Nowy przyjaciel to jest Patryk. Tak, to jestem ja, najlepszy ziom Smajslowa. Smajslow rządzi. Team Smajslow. Team Smajslow. Rządzimy. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, kto rządzi. Smajslow. Dobra, dobra, Patryk, spokojnie. Patryk to jest dobry gość, on mi się podoba. Patryk, jesteś super, piąteczka elegancko, możemy sobie piąteczkę przybić, no. Patryk, to jest spoko. No i tutaj wpuściłem też 10 różnych widzów, których wcześniej tutaj ja miałem wam pokazane wczoraj, dlatego, że mam dramę, dramę z moimi przyjaciółmi. I mam nowego kolegę, Patryka, dlatego, że moi przyjaciele w wiosce są i zablokowali mi dostęp. Nie mogę wejść do wioski, dlatego, że mam z nimi dramę. Jest to drama z Patty, Sepkiem i Alkiem i Matrunerem, no ze wszystkimi. Zostałem sam, więc znalazłem innych przyjaciół. Nie będę ich sobie prosił, bo oni mają na mnie wylane. Oni się mną nie przyjmują w ogóle, że mam tam wejść, że tego i tego. Wiecie co? Ja sobie wziąłem domek, skopiowałem, ukradłem z mojej wioski i sobie ukradłem też tutaj wieżę. Ale słuchajcie, muszę wam kogoś nowego pokazać. Nową osobę, jaką wpuściłem, a to jest dziewczyna. Ale taka ładna. Co, Smajslow, jaką ty dziewczynę wpuściłeś? Jaką? Ale będzie super dziewczyna. Ale co, dla ciebie dziewczyna, czy o co chodzi? Ja jej nie widziałem. Pokaż, pokaż, jestem ciekawy. Jaka dziewczyna? No, taka ładna dziewczyna. Moja nowa. Taka, no, ja nie wiem, ona tutaj stoi, jest w domku, o, elegancko, o, tu stoi, tyle wam pokażę, tutaj jest właśnie u góry, zaraz wyjdziemy, ale później wam pokażę nową dziewczynę, taką moją dobrą przyjaciółkę, no w zasadzie moja nowa dziewczyna, dlatego, że chce się zemścić na Patty, specjalnie jej to zrobimy, Patrycji, bo Patry z Patty mam dramę, wiesz, i musimy jeszcze, no zobaczymy, damy radę, ale spróbujemy tam przejść jakoś, ja przelecę samolotem i musimy dom skopiować dla mojej nowej dziewczyny, bo ona nie ma domu, ja mam dom, ale ta dziewczyna nie ma domu, więc muszę polecieć po nowy dom, do mojej wioski, ja ukradnę dom, przylecę tutaj, skopiuję i wkleimy. Dobra, Patryk, to jest dobry pomysł. Tak, to jest dobry pomysł. Smajslow Team rządzi. Smajslow Team najlepszy. Smajslow Team. Smajslow Team. Patryk, no weź to ty. No nie, bo ja się troszeczkę wstydzę, jak tak mówisz. To cieszę się, nie? A jesteś widzowie, kto pisze Smajslow Team? Ja widziałem, że dużo osób tam pisało w komentarzach, nie? Patryk, czytałeś to? Tak, tak, pisali, ja tak samo pisałem. Smajslow Team rządzi. Ej, piszemy wszyscy widzowie. Smajslow Team rządzi. Rządzi Smajslow. I tylko Smajslow Team. Ja niedługo kupię koszulkę też Smajslow Team, bo mówiłeś, że będą, tak? Tak, będą właśnie nowe koszulki. Słuchajcie, Smajslow Team już niedługo się pojawią. Ekstra koszulki. Naprawdę będzie jeszcze lepsza jakość, bo się staram. I też będzie fajne logo na smajslow.pl. Pierwszania w opisie do każdego zamówienia. Dołącza swoje zdjęcie z autografem. Tam już są koszulki, możecie sobie zobaczyć gotowe. Z innym logiem. I tak samo bluzy, mambreloki, naklejki, poduszki, kubki i wiele więcej. Pierwszania w opisie, możecie sobie wejść zobaczyć. Dobra, Patryk, słuchaj, ja już odlatuję. Zaraz tutaj przylecę z nowym domem. Bo muszę ukraść. Weźmy sobie, wejdźmy tutaj samolotem, dlatego, że ja tam nie przejdę tej bariery bloku. Ja muszę lecieć samolotem, żeby ją przelecieć po prostu, nie? No to Patryk, poczekaj, zaraz tu wrócę. Uwaga, lecimy do góry. Lecę, bo chcę. Musimy się włamać, polecieć do wioski, więc tutaj wlatujemy i musimy dom ukraść, poważnie skopiować. Okej, okay, przeleciałem tutaj, zobaczcie, przez tą ścianę, dałem radę. Wow, dom swój wziąłem. Oni tam są, widzę. Tak, oni tam są, widzę. Oni tam są. Okej, przylatuję tutaj z boku, żeby mnie nie zobaczyli. Wyląduję koło domu Patrycji. Czekajcie, wyląduję gdzieś może. O, tutaj. Ląduję, ląduję. Wiś tam, jo. Dobra, wylądowałem. Okej, zatrzymuję się. Dobra. Salto, salto. Okej. Słyszę moich przyjaciół. Słyszycie ich? Oni gadają. Tam są moi przyjaciele. To jest dom Patrycji. I wiecie, na jaki pomysł wpadłem? Żebyśmy skopiowali i ukradli dom Patty dla mojej nowej dziewczyny. Żeby zabrać ten dom. Widzowie, a wy kliknijcie łapeczkę w górę. Możecie teraz walnąć tylko łapeczkę w górę, taką niebieską jak ten balon. Pamiętajcie o lajkaczu niebieskim. O, teraz możecie kliknąć, bo się wyświetla łapeczka i subskrypcja. Subskrybujcie kanał, dlatego, że odcinki są co
codziennie. Pamiętajcie, łapeczka, subiky, kto by chciał, to kliknie. Z góry dziękuję. A teraz weźmy, mam taką miarę, tutaj możemy taśmą, miarą możemy skopiować dom. Oni tam cały czas gadają. Szwawie, dawaj. Oni mają imprezę tam u góry. Ej, oni mają jakąś imprezę tam, czekaj, wejdę na dom Patrycji. Ej, Patrycji w środku. Na rurę, tutaj mnie będzie widzieć. Ej, dobra, Patrycji w środku nie ma. Tutaj zobaczcie, jest pusto. Patrycja chyba imprezuje ze Sepkiem i Alkiem. Wejdźmy na górę, zobaczmy to. To się świetnie składa, że jej w domu nie ma, dlatego że wtedy mogę skopiować ten dom. Dobra, czekaj, wchodzę do góry, zobaczmy, co oni tam robią. Czekaj, tutaj muszę wejść, okej, nikogo no w domu nie ma. No i taka zabawa mi się podoba, panie panowie. O, tam są, widzicie? Oni coś tańczą. Elegancko grill, tutaj chill. Ej, oni sobie tam tańczą i sobie chillują. Oni tam robią imprezę w domku Matrunera, zobaczcie, bo to jest domek Matrunera. I oni tam organizują sobie imprezę tam w oddali, nie wiem, czy ich widzicie. No i oni tego nie spodziewają. Matruner, gotuj tą pizzę szybciej, bo głodny jestem. Dobra, no zamawiajcie ją. Żeby ktoś z nich poważnie nie przyszedł tutaj, muszę zaznaczyć teren powoli, czekajcie. Wezmę, zaznaczę sobie tutaj, okej. Okay. Co, pójdę może... po picie, czy do picia pójdę. Dobra. O nie, Alek idzie, o nie, on chyba się zbliża. Czekaj, gdzie on idzie? On powiedział, że popicie, ale do jakiej strony on idzie popicie? Czekajcie, o nie, on tam idzie, widzę go. O nie, on się zbliża, zobaczcie, Alek idzie, muszę się schować. Szybko, schowajmy się za ścianą, tutaj w rogu. Alek się zbliża, zobaczcie, idzie Alek. Okej, muszę się schować, żeby mnie tylko nie zobaczył. Patrzcie, idzie, bo ja mam z nimi dramę. O, teraz wchodzi do środka. Otwarte jest. O, się zdziwił. Wszedł do środka, dobra, ale nie zamknąłem drzwi, zapomniałem zamknąć. Słuchajcie, moi przyjaciele nie mogą mnie zobaczyć, dlatego że mam z nimi dramę. Ja jestem z nimi pokłócony. Jak oni mnie zobaczą, to wtedy mnie wywalą z tej wioski. Sebek tam tańczy. Wiecie, jak oni mnie by zobaczyli, to od razu mnie wyrzucą i wtedy ja nie zdążę skopiać domku. Ja muszę ukraść dom Patty dla mojej dziewczyny, którą ją poznacie. Zaraz wam ją pokażę. Dobra, okej, no to teraz ja on tam w środku. Tak długo tam. Czekamy, aż on wyjdzie. O, wychodzi. Dobra, wziął sobie coś. Halo, Patrycja, gdzie to picie masz? Co? On jeszcze dzwoni i się pyta. Halo, w lodówce, no. No co jest kradę? On jeszcze nie znalazł picia, on musiał zadzwonić do Patrycji. Ja tu czekam z gotową tasią, żeby przekopiać ten domek. Jak on wyjdzie, to wtedy my wchodzimy i kopiujemy. Czekaj, o, wyszedł, idzie, wziął picie, czekaj, o, idzie, jest, biegnie, dobra. Mam kolę. Dawaj szybko, bo mi się pić chce. Dobra, to szybko, weźmy, przekopiujmy ten domek. Szybko go zaznaczam jego teren, zaznaczmy od tej strony. Mam taką tasią, wam pokażę białą linijkę. Tutaj zaznaczamy, uwaga, dobra, mam. Patrzcie, przyciągamy. Zobaczcie, tu jest 12 metrów, 14 metrów, tam jest napis. Taki 18 metrów. Jakie to jest długie. Ja zaznaczy masz z ogródkiem. Patrzcie, jakie to wielkie. Zaznaczamy dalej. Cały teren z ogródkiem skopiujemy i zabierzemy do mnie, do wioski, do lasu, bo ja mieszkam w lesie. Uwaga, patrzcie, teraz zaznaczyłem teraz teren. Okej, puszczam. Patrzcie, jaki to jest duży teren. Widzicie? 38 metrów. 38 metrów kwadratowych. Ja, ile tu jest tego naprawdę? No, bardzo, bardzo dużo miejsca. Uwaga, teraz klikamy. 3, 2, 1 i pyk. Kliknąłem. Okej, teraz. Jest, skopiowałem, to zobaczcie, jest udało się. Czuliście udało to? Się, widzicie? Udało się, skopiowałem. Słyszeliście ten trzask taki? Ej, słyszałam, coś tu było. Patrzcie na to, domek zniknął, nie ma Patty domku, Patty pan. O nie, oni zauważyli, jest oni zauważyli, o nie, o nie, mam problem. O nie, on tam chodzi, widzę go, znowu tu przylazł za nim. O nie, dawaj, oni się dowiedzieli, oni biegną. Muszę się ewakuować, szybko, dawaj mój dom, ty złodzieju. To jest mój dom, wy jesteście słabiaki. Jakie sześcio! Jakie twój dom, oddawaj natychmiast mój dom! Team rządzi, a wy szybko, do samolotu, o nie, on ma samolot, znowu ma samolot, będzie odlatywał, chodź! Uciekam, naraz sobiaki! Złapie go za skrzydło! Nie! Na razie sobiaki! Słabiak! I co, z łuku tam jeszcze lał? Złodziej, znowu ukradł! Ukradłem dom, elegancko ukradłem dom, zobaczcie, odlatuję, ukradłem do Patrycji. Kradnę im domy, dlatego że ja przekopiowuję do mojej nowej wioski, czyli w lesie. Ha, to jest moja nowa wioska w lesie. Kopiuję sobie. I co? Niech i dobrze im tak, bo mamy dramę, widzowie. Patrzcie, lecę sobie samolotem. Ląduję. O, prawie się wywaliłem, dobra, dałem radę, elegancko, dobra, wychodzimy. Wylądowałem i mam skopiowany domek za pomocą właśnie tej taśmy. I teraz będziemy mogli go wkleić dla mojej nowej dziewczyny, którą zaraz wam pokażę. Patryk, udało się, mam dom Patty. Tak, udało się, ale super. Jesteś najlepszy, Smile Slow Team. To gdzie go wklejamy, gdzie go dajemy, w jakie miejsce? Weź pokaż, bo ja chcę zobaczyć. Dla twojej nowej dziewczyny damy dom. A jeszcze dla mnie, ja jeszcze taki dom potrzebuje wielki.
No tak, tak, Patryk, damy radę, wszystko spokojnie, weź... A Patryk jest taki mocno normalnie podekscytowany. Patryk, to dawaj tutaj, weźmy go, może go w to miejsce walniemy, czekaj, musimy się zastanowić. Może go walnijmy gdzieś w to miejsce, tutaj będzie idealnie, żeby go dać o tutaj. Dobra, może nie naruszymy jego domu, gdzieś tutaj. To weźmy, dajmy go gdzieś tutaj, zobaczmy. I tutaj weźmy, go wklejmy. Uwaga, 3, 2, 1 i pik. Uwaga, uwaga, czy on się pojawi? Jest, pojawił się, ha, ha! Mamy to, idealnie, patrzcie równo. Jest, udało się, elegancko mamy tą patty. To musimy zmienić, czekaj, to rozwalamy, to rozwalamy. To nie będzie patty, nie będzie patty, bo już mam nową dziewczynę. Rozwalamy te litery, rozwalamy te litery. Dobra, elegancko, już tu patty nie ma. Nie ma tu patty, bo ja mam dramę z patty. Dobra, możemy wejść, o tutaj to... O nie, tu jest dirt się pojawił, będzie to trzeba jeszcze zmienić. Jeszcze Patryk, weź napraw podłogę, wtedy białą tutaj zrób, nie? Dobra, a ja idę sobie i wam pokażę, Patryk tam naprawi. A ja idę wam pokazać moją nową dziewczynę, która stoi u góry. To weź Patryk tam napraw tą podłogę. A ja idę teraz tutaj, zobaczcie tu. I pokażę wam nową dziewczynę moją. Poznajcie, uwaga, wchodzimy do góry, która tutaj stoi. O, tam właśnie jest. Taka ładna, pomarańczowa jak ja. Normalnie pięknie wygląda. Uwaga, uwaga. I o, to jest ona! Cześć! Ola, cześć! Ola, tu jestem. Aleksandra, tu... Halo, tu jestem. O, tu jestem! To jest właśnie ona! Ładna? Podoba wam się? Napiszcie w komentarzu. To jest ona! Elegancka taka, pomarańczowa jak ja. To jest My Slow Team kolor pomarańczowy, bo mój kolor to jest pomarańczowy najlepszy. Pomarańczowy i żółty w zasadzie. No, i elegancko to jest, też jest ubrana na pomarańczowo. No, tutaj troszeczkę ma też takie białe słuchawki, biało-czarne. No, tak się właśnie prezentuje. I będę tutaj właśnie z Olą. Ale, ej, weźmy, może zaprowadźmy Olę do Patrycji, żeby Patrycja się wkurzyła. Ej, dobra, to będzie dobre, dobre, bo wiecie, oni mnie wkurzyli, oni mnie wywalili z wioski. To weźmy może Olę i Patryk niech ją weźmie. Patryk, chodź, chodź, weźmiesz Olę. Patryk, chodź i pójdziemy do mojej wioski. Zobaczymy reakcję Patty, ej. To będzie dobre, co? Albo może jutro ją damy. Ty, Patryk, weź Olę. Weź Olę, weź Olę. Zobaczymy. Ej, Patrycja się mocno wkurzy, nie? Słuchaj, Patryk, Patryk, to jest dobry pomysł, żebyśmy pokazali Olę Patty? No nie wiem, nie wiem. Słuchaj, bo to ona się na pewno wkurzy. Patrycja twoja, Patty, to się tak zdenerwuje na ciebie, chłopie. Ja nie bym nie chciał być w skórze w twojej. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Może zrobilibyśmy to jutro. Ale chodźmy z nimi pogadać, może się ogarnęli. Może są normalni twoi przyjaciele, może się z nimi pogodzimy. Ale Smile Slow Team będzie rządził na zawsze. No, no Patryk, dobra, to dobrze myślisz. Ej, Patryk mówi, żebyśmy spróbowali się pogodzić. Okej, to słuchaj, weź Olę. Olę damy z boku, tam gdzie się ją ukryjemy. A i pójdziemy we dwoje z Patrykiem. Pogadamy z moimi przyjaciółmi, może ta drama się rozwiąże. Bo chciałbym ją skończyć, ale no nie da rady. Z dnia na dzień jest coraz to gorzej. No chodź, chodź, idziemy wtedy. To chodź, Patryk, idziemy z Olą, ale Olę nie pokażemy, tylko Olę damy z daleka. Chodź, Patryk, idziemy, dobra, i elegancko Ola też idzie z Patrykiem. Dobrze, tylko tu uważajmy, nie wpadnijmy. Patrzcie, tu był czołg w ogóle. Czołgiem chcieliśmy też wjechać w właśnie wioskę. Ale tu jest takie barier bloka, ona jest niezniszczalna. Oj, wpadłem, o nie, wpadłem, o nie, mam problem. Czekaj, mam problem, ej, mam problem. Dobra, wskoczyłem, dałem radę. No, idziemy teraz tutaj, okej, już biegnę, teraz tu nie spadnijmy, dobra. Idziemy, to słuchaj, Olę trzeba gdzieś schować. Patryk, gdzie chowiemy? No nie wiem, nie wiem, może schowajmy ją za tym szarym blokiem tam. Ej, może ją schowajmy, co? Żeby nie widzieli. Bo jak Patty zobaczy Olę, to ona się tak wkurzy na ciebie, że ja nie wiem, co ona zrobi. Więc, ej, może jutro pokażemy. Ale tutaj ją schowajmy. Tu. Trochę bardziej z lewej. Tak za blokiem, żeby ona nie widziała. Szybciej. Chodź, Ola, chodź. Biegniemy. Szybko. Żeby ci nie widzieli. Tak, właśnie, o, tu jest dobry pomysł. Tak, to weźmy ją, zostawmy. Ola, stój tutaj, czekaj, dobra? Tylko nigdzie nie idź, nie pokazuj się nikomu. Nie pokazuj się, dobra, elegancko. Tu mamy w ogóle głowy tak graczy, dobra. Idziemy teraz, chodźmy, porozmawiamy. Tu Ola czeka, patrzcie za ścianą. A idziemy teraz tam, o, idziemy teraz tam. Patrzcie, tu są moi przyjaciele. Ej, Sebek, Alek, wy, co wy robicie? Wpuśćcie mnie do wioski, no, ty Sebek. To znowu robisz, oddawaj do Prycji. Ej, Alek, Patrycja, godzimy to się? Pogodzimy nie, się? Nie, o tej nie, ma nie masz oddać nie. Mój dom, bo nie mam gdzie mieszkać. Żarty się skończyły. Wkurzyłeś mnie dzisiaj. Wkurzyłem ciebie? Ale dlaczego? Oddałem mój dom, co ty sobie wyobrażasz? Łodzieju, no, ty sobie jeden. Zabrałeś, ale mój? Że zabrałem twój dom, jesteś wkurzona na mnie? Tak.
No jak mogłeś mi zabrać dom? No zabrałem wasz, twój dom i tak robię, dlatego że wy mnie wyrzuciliście z wioski. I patrz, widziałem, muszę mieć nowego kolegę Patryka, wy mnie wyrzuciliście, zostałem sam, poszedłem do lasu. Ale wyrzuciliście mnie do lasu, patrzcie, ja mieszkam w lesie, widzicie? Tam jest las w oddali, normalnie mam drzewa, tam jest zimno, brudno i drzewa są drzaski. Nie, nie przychodź tu do nas do wioski, nie kradnij budynku. Co, że nie mam do was przy... Co, wy mnie nie wpuścicie tutaj nigdy? Nie ma opcji, nigdy tu już nie wejdzie. Za to, że zabrałeś mi dom. Teraz już w ogóle ci nie damy. To ile ta drama będzie trwała? Ile to będzie trwało? Cały czas. Już na zawsze. Już do końca. Co, na zawsze? No nie, no chyba... Ej, no, Patryk, co robimy? Ja nie wiem, no, oni się nie chcą pogodzić. Ale Smile Soul Team jest najlepszy. Wy jesteście słabiaki. Smile Soul Team rządzi. Smile Soul Team. Smile Soul Team. Ej, co on gada w ogóle? Masakra. No, ogóle, widzicie, skąd ten chłop się urwał. To jeszcze, ale ty cały czas coś swojego nam robisz. Kradniesz nam budynki. Ja nic wszystko. Nie robię złego, to wy mi robicie. Tak, to wy mi robicie. Cały czas nam coś robisz. Ale to wy mi robicie, no, a kto i później... budynek? Ale później mówicie, że to ja robię, a to wy robicie. A kto zaczął niby? Ale to wy zaczęliście, bo mnie wyrzuciliście. Wyrzuciliście pierwsze do lasu i w tej wy zaczęliście piersi. Łamiesz, łżeszy, znowu! Nie dyskutuj, tylko idź stąd już. I oddaj mój dom, jest tyle domów, musiałeś mój akurat zabrać? No ale co, no to wiesz... To jest bardzo przykre, ale mnie wkurzona. Ale mnie teraz wkurzyłaś, Patrycja. Jak ty mnie nazywasz? Kim ty mnie nazywasz? No. Jesteś złodziejem. Złodziejem? Co? Ej, bo dobra, zabierasz dom, a jest tyle domów do wyboru, akurat mój zabierasz, w którym ale miałam wszystko urządzone. Ale jestem na ciebie wkurzony. A ja jestem też na ciebie wkurzona, nara. Ale jestem wkurzony, chodź tu, Patrycja, musimy pogadać. Pokazujemy jej ole. Ale ona będzie wkurzona, jak ona zobaczy. To ja, ej, no ja mówię cicho, żeby ona tylko nie usłyszała, nie? A ty słyszysz to, co on gada? Ona zobaczy ole. Nic, to tylko Patryk, nie gadaj. Jaką znowu Coca-Colę? Żadna ja Ola. Coca-Colę. Żadna Ola. Ej, Patrycja, ja słyszałem o jakiejś dziewczynie i o Oli, Patrycja. To? Serio? To tak? Nic. Ej, Patryk, co ty zrobiłeś? Nie gadaj tak głośno, jest oszalałeś. No właśnie gościu mu powiedział na ucho, ale ja to by słyszałem wszystko. Oj, sorry, Smajsu. Ja nie chciałem, sorry, Smajsu, jak oni się dowiedzą. Sorry. Co my się mamy dowiedzieć? Ola i coś mamy się dowiedzieć. Ej, Patryk, co ty narobił? Patryk, co ty narobiłeś? Ale że tak Patrycję zostawiłeś, co? Ja nic nie zostawiłem, panie. Bo ja mam dziewczynę, bo wiecie dlaczego? Bo... co ja mówię? To ty masz? Mam dziewczynę, co Patrycję, masz? Patrycję mam. Ja nie mam żadnej innej. Mam tylko Patrycję. A kim jest Ola? To moja... ciocia. Jaka ciocia? Ty nie masz żadnej cioci Oli, co ty gadasz? Ej, mi się to nic nie składa, on jakoś kłamie, nie dość, że kradnie, żartowałem, to jeszcze kłamie. To nie ciocia, to jest moja... to jest... Patryk, kto to jest? Kto to jest, Patryk? Jak on kłamie, wymyśla sobie, kto to jest! Ja wiem, kto to jest! Koleżanka kolegi! Co ty gadasz, chłopie? I my mamy w to uwierzyć, niby. No, ej, serio, to jest koleżanka, kolegi, kolega. Ja nie znam jej, no, ale w sensie... Dobra, chodźcie, wracamy, nie ma czasu. Ej, dobra, drama, to jutro wam pokażę wtedy w takim razie. To jutro wam pokażę. No, zobaczymy. No to ja nara, czekam, co idziemy. Nara, ta Smile Soul Team rządzi, a wy jesteście słabiaki. Patryk, dalej my jesteśmy niepogodzeni. Kiedy my się z nimi pogodzimy? Ej, drama dalej trwa. Nie no, masakra. To jest największa drama. Nie no, nie... Widzowie, widzicie? Tutaj specjalnie zdałem Olę, ale oni jej nie widzieli. Widzowie, pokazać Olę Patrycji, pokazać im Olę, bo to jest taka, wiecie, koleżanka jakby, nie? Ej, ale ja, wiecie, chciałem specjalnie ją wrobić, wiecie, to nie jest naprawdę, wiecie, bo ja mam dziewczynę tylko Patrycję, jedną, nie? A Ola jest po to, żeby ją tylko wkurzyć. Ale co robimy dalej? Napiszcie w komentarzu, może wy, wiecie, wbijać też na mój sklep smajsoul.pl, to sam są moje koszulki, bluzy i widzimy się jutro, odcinki są codziennie. Tak jest, Smile Soul Team rządzi! Smile Soul Team! Smile Soul Team rządzi!